Dobrze się bawicie, prawda? Dobrze. Wojtek Kolczański powiedział, bawcie się dobrze, będziemy się bawili dobrze, prawda? Słuchajcie, kochani, zanim zagram pierwszy utwór Wolność Marka Grechuty, bo zawsze zaczynam wszystkie wolnościowe koncerty od tego utworu, bo jak widać wolność jest na wagę złota i zawsze o nią trzeba dbać, tak jak i Marek Grechuta wiedział o tym doskonale, ale zanim zaśpiewam ten utwór, chciałbym przekazać wam najserdeczniejsze pozdrowienia od braci Słowian, chrześcijan, Rosjan. Bo ja przed chwilą wróciłem z Rosji od mamy, odwiedzałem ją mamusię i właśnie te najserdeczniejsze pozdrowienia przekazuję wam od Rosjan. Okej, dobrze, zaczynamy koncert. Wolność! Gdy widzisz taką locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres, wiesz, niebo pływa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać już. Bo wolność to nie cel, szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, prąd słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać tylko pisk, skrzyp i płacz. To wolność, choć już mądrych ludzi żyć, widzisz dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to przeczycie góry chmur, poprzez każdy bój mur znać przejście. Wolność i śmiech wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się słońce każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament, to poszli kopalnia, a za pleśni blaskiem nie do obiecania. Wolność to także i odporność serc, żeby na złą drogę nie próbować zejść, bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wierzać swoim sprawem trud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych słów, to wiara w ludzi. Kochani, teraz tak.
jeszcze się trochę rozgrzeć, prawda? Pamiętacie, jak rozgrzewaliśmy się 2 lata temu, jak ci... jak ich nazwać? bandyci, nie? Na czele najpierw Szymowskim, później pałeczkę przyjął Niedzielski. Dręczyli nas, znęcali się nad nami, ale myśmy się nie dawali, prawda? I aż do dzisiaj walczymy o naszą wolność, o nasze prawa ludzkie i boskie. Bóg chciał, żebyśmy byli wolnymi i tak ma pozostać. Żadni globaliści, żaden Gates, Schwab, Harari i podobnie im nigdy nie zabiorą nam tej wolności, bo myśmy nie zrezygnowali z wiary, z Boga, bo od tego my jako ludzi zaczęliśmy naszą historię ludzką i nigdy się nie oderwiemy od tych naszych prawdziwych korzeni. Myśmy się nie poddali wtedy 2 lata temu. Ja wtedy nagrałem piosenkę, żeby was tak trochę wesprzeć, prawda? Bo najpierw wolność nagrałem, a później nagrałem Kity i Mity. Piosenka o mistrze. Chyba najbardziej lubiona przez was, prawda? Mister wszystko szkity. Zaśpiewajmy, prawda? Razem. Idziemy! To nie Białoruś, nie Szwecja. Tu mamy kraj, owoc tym wielkich, maski w internecie lekcja. Minister telewizji leci, ona odetchła, wcale nie tak. I to zamyka mały biznes i całe Polsce wielka opiera. Sam nie ma maski, tu ma pizdę. Komu minister cisza szkity? I kogo chce się ślubny boić? Pora opalić twoje mity, abyś nam przestał ich tak boić. Komu jestem cisza szkity? I kogo chce się ślubny boić? Pora opalić twoje mity, abyś nam przestał ich tak boić. Nie chcemy ciebie już mistrze, ani tych twoich interesów, ani tych twoich sztucznej troski, ani szemrami twoich kresów. Nie chcemy straży, ani gąsów, nie chcemy sztucznej pary bliznej. Kto przyjął w Polsce miliard bodźców, a my komedian twoich bliznej. Komu minister ciska szpity? Kogo chcesz jeszcze z nich bolić? Ura, obalić swoje mity, abyś nam przestał nie wiadolić. Komu minister wciska szkity? I kogo chcesz jeszcze z nich bolić? Ura, obalić swoje mity, abyś nam przestał nie wiadolić. Tak się panią pamiętać, brawo! Bardzo bym chciał panią zebrać, żeby tutaj na scenę zatańczyć tango. Przedłużę to po koncercie. Kamera. To wszyscy razem! To mój minister przyjść. I komu chcesz jeszcze z niej wolić? Urobaj twoje mity, abyś nam przestał nie zadolić. Komu minister wciska szkity? Nikogo chcesz jeszcze z nich bolić? Urobali twoje mity, abyś nam przestał nie zadolić. Dziękuję bardzo. Dziękuję! Brawo! No później oczywiście przyszła kolejna premiera, Mateuszka Kłamczuszka. Kurczę, dziwi się cały czas, że on cały czas jeszcze jest, prawda? Taki rozkaz! Że już takie roszady są w Europie tutaj, nie wiem. Premier Wielkiej Brytanii, Królestwa Brytyjskiego się zmienił. Premier Włoch się zmienił. Kto tam jeszcze? Szałek za chwilę pewnie spadnie z tronu, prawda? Morawiecki cały czas się trzyma, nie?
dochłady są ze Stanów, tam dochodzą do niego cały czas. No, finansuje, żeby on był, nie? Ale jego czasy są policzone. Tak? Policzone. No bo to nie jest Polak. Przecież też prosta. No. Lista ryża dla Morawieckiego. Za chwilę będę miał. Będzie ją miał. Dostaniecie miskę ryżu, jak dzieci grzeczni. Teraz buduj się, powizuj, abyś był bezpieczny. Dostaniecie miskę ryżu, maskę z niewolenia. Jest na testy na ramieniu, który wszystko zmienia. Jest na testy na ramieniu, który wszystko zmienia. Miskę ryżu się należy, ale nic poza tym. Tylko mimo jak tu przeżyć, a tu żądę za tym. Miskę ryżu i do tego, bo z wielkim strachu. A na deser nic dobrego, wielki Boże ratuj. A na deser nic dobrego, wielki Boże ratuj. Zrobisz najgłupszego w świecie. Zniewolimy cię, Panie, abyś nie mógł lecieć. Abyś nie miał marzeń skrytych, abyś nie miał pragnień. Jak podchodzisz, będziesz bity, skończysz wtedy marnie. Jak podchodzisz, będziesz bity, skończysz wtedy marnie. Miskę ryżu się należy, ale nic poza tym. Tylko winno jak tu przeżyć, a tu żądny za tym. Miskę ryżu nie do tego, bo to z wielkim strachu. A na deser nic dobrego, wielki Boże ratuj. A na deser nic dobrego, wielki Boże ratuj. Zanim wszedłem na scenę, to usłyszałem takie wspaniałe słowa, że Polska jest otwartym krajem, prawda? Że mogą tutaj być Chińczycy, Wietnamczycy, Rosjanie, Białorusini, prawda? Ale ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, zawsze muszą pamiętać, że to jest Polska, prawda? Jak, dokładnie, to jest Polska, zawsze. To jest tak, jak ktoś wchodzi do domu, kiedy go zapraszają gospodarze, prawda? Gość zawsze musi pamiętać, że to jest jego dom i trzeba go uszanować. Im większy będzie szacunek dla tego gospodarza, to więcej będzie tej radości, tych dobrych relacji pomiędzy gośćmi a gospodarzami, prawda? I więcej będzie dobrych, właściwych relacji. Ja przyjechałem do Polski 32 lata temu. Ukończyłem polonistykę, ale z całą świadomością, kiedy przejeżdżałem tutaj, widziałem, że wtedy upadał Związek Radziecki, właśnie to zło. Bo Związek Radziecki to, bo trzeba powiedzieć, że tam było dużo złego, prawda? To był komunizm. Teraz, jak mówi wielki podróżnik Wojtek Cyrowski, komunizm powędrował na zachód, czyli do Stanów Zjednoczonych, prawda? Bo komunizm nie jest przydzielony do jednej nacji, do jednego narodu. To jest zjawisko wędrujące, mówią szczerze, prawda? Tylko muszą się stworzyć warunki do tego, prawda? Więc warunki się utworzyły w Stanach i on tam powędrował. I jak ja przyjechałem do Polski, to ja z całą świadomością, patrząc na ludzi, ucząc się języka, zaangażowałem się
całą narrację, polską narrację, żeby być razem z tymi ludźmi, razem z polską rodziną. Bo całe szczęście, że Polacy są Słowianami, bo przyjechałem z rosyjskiego kraju, prawda? Z Rosji. To też są Słowianie, więc było łatwiej, nie? Ale miałem pełną świadomość, że muszę przyjąć te zwyczaje, te tradycje, prawda, polskie, żeby być członkiem tej rodziny, prawda? Nigdy mi do głowy nie przyszło, że miałbym kogoś obrazić, czy miałbym kogoś w jakiś sposób potraktować niewłaściwy, no bo to jest ich ziemia, prawda? I kiedy zaczęła się cała ta covidowa histeria, to ja nagrałem taką piosenkę, bo tak poczułem, że część Polaków się oderwała od rzeczywistości, oderwało się od swoich korzeni. I ja pomyślałem, że a może nagrać coś bardzo, bardzo patriotycznego, prawda? Bo w takich trudnych chwilach, kiedy ludzie gubią się w tej rzeczywistości, nie? Trzeba więcej patriotyzmu, prawda? Bo patriotyzm jest świetną rzeczą, prawda? Dlatego on strasznie złości tych globalistów, dlatego oni go nienawidzą, bo oni wiedzą, że im naród ma więcej tego patriotyzmu, tym gorzej nim jest kierować, prawda? Takim narodem. Więc ja nagrałem piosenkę Polska to mój dom. Bardzo patriotyczną pieśń. Ja za chwilę ją zaśpiewam. Ja bym chciał, żeby każdy z was tą piosenkę potraktował w taki sposób, tak jakby sam ją personalnie wykonywał. To nie jest tak, że ja tak myślę, prawda? Ja ją tylko wykonałem po to, żeby ją wam przekazać i żeby każdy personalnie w środku sobie wyśpiewał te słowa i się utożsamił z tymi słowami, żebyście zawsze słuchając tej piosenki albo śpiewając się utożsamiali sami z nią, a nie mnie z nią, prawda? Pamiętajcie. Polska to mój dom. Polskę, bo to jest mój dom, a w progu matka łagodna jej twarz. Pola i łąki mazowieckich stron, to ukochany krajobraz nasz. Moja ojczyzna to właśnie ta chata, wokół ścieżki tak dobrze mi znane i te beztroskie szczenięce lata, lata niezapomniane. Stajmy w szeregu zwarci jak mów, ojczyzna nasza wzywa nas lew. Już wdychania chemicznych mów, co zatruwają nam krew. Yeah.
Dziękuję bardzo. Okej. Dobra, to teraz kolej na naszych celebrytów, nie? No właśnie. Oczywiście wyjątkiem była Edyta Górniak. Pozdrawiamy Edytę Górniak. Mam nadzieję, że kiedyś zawita do nas i wesprze patriotów polskich, Polaków i zaśpiewa coś dla nas. Piosenka się nazywa, no tak brzydko ją nazwałem, bo brzydko się zachowywali, prawda? Inaczej nie można było. Dziwki i celebryci. O tak. Brawo, brawo! Mamy dla was wielki moc, najemności martwa noc. Mamy mowy zabić was, panowania w roczny czas. Dostaniecie od nas mało, by się żyć wam odeciało. Tyle byście pracowali, ci się sławni karniemali. Damy wam nadzieję, pici, szalala. Szybciutko o celebryci, szalala. Z nami dzięki pajace, pustoszeją w koło place. Rządy wielu krajów, szalalala. Wciąż marzycie o swym raju, szalalala. Wciąż marzycie o wolności, się śpiewają w trumnach kości. Mamy dla was świetny moc, naiwności martwa noc. Mamy władzę, mamy czas, by się kłaniał nisko was. Prochy rozsypiemy na spokojnie i bez tremy. Damy wam nadzieję pici, szalalala. Szybciutko o celebryci, szalalala. Z nami dziki i pajace, stoszeją w koło place. Z nami rządy wielu krajów, szalalala. Wciąż marzycie o swym raju, szalalala. Wciąż marzycie o wolności, wciąż biegają w trumnach kości. Marzą wam się kluły bar, macie teraz tylko kar. Marzą wam się restauracje, wciąż dajemy wam frustrację. Damy wam nadzieję pyci, szalalala. Szybciutko chcemy bycie, szalalala. Dziki i pajace, pustoszeją w koło place. Z nami rządy wielu krajów, szalalala. Wciąż marzycie o swym raju, szalalala. Wciąż marzycie o wolności, już bileją w trumnach kości. Wciąż marzycie o wolności, już bileją w trumnach kości. Dziękuję bardzo! Brawo! Dziękuję, kochani. Okej, teraz kolejna piosenka taneczna. To jeszcze przebój, że tak powiem, nie? Ale ja nagrywałem właśnie dużo piosenek w takim klimacie, żeby jakoś tak, no was tak utrzymać na duchu, prawda? Słucham, żeby rozgrzać, dokładnie. I teraz się przydają takie piosenki, prawda? Kolejna piosenka żyje, mało higieniczne. Najśmieszniejsze jest to, że jak wydałem tę piosenkę, to oczywiście lewactwo tak się cieszyło w ogóle, mieli taką radość i pisali wszędzie, przywolnijcie, że Iwan nie myje rąkę, w ogóle się nie kąpie. Popatrzcie, jakie to jest prymitywne myślenie, nie? No ja nie chcę ich nazwać prymitywnymi, bo oni na pewno to robili z premedytacją. Oni wiedzieli, o co chodzi, nie? Ale po co tak się zachowywać w ogóle? Po co, nie? No właśnie, przecież my dokładnie wiemy, co, że ręce trzeba myć, to jest wiadomo, prawda? Po toalecie, po pracy w polu i tak dalej, nie? To zupełnie chodzi o co innego. No ale do nich może dotrze tam za jakiś czas. Albo i nigdy. Ale to już nie nasza sprawa. Do nas dotarło i my się trzymamy razem jak jedna wielka rodzina. A w kupie jest siła. Żyje mało higienicznie! Ha!
kredyt ekonomicznie. Nie używam rękawiczek, tych pieniądze górne liczę. Wciąż nie mogę zachorować, nawet mnie nie boli głowa, nawet mnie nie boli palec, wciąż się czuję doskonale. Po co masz po co dystans, po co ty Chrysty cylista? Po co te ograniczenia, ty się wirus ciągle zmienia? Po co nam te chore rządy, kiedy ani jeden mądry, kiedy się sprzedali łatwo, nasza przyszłość niszczy martwo. Żyję mało higienicznie, twarz odkrywam się komicznie, nie używam rękawiczek, tych pieniądze brudne liczę. Wciąż nie mogę zachorować, nawet mnie nie boli głowa, nawet mnie nie boli palec, wciąż się czuję doskonale. Wszędzie ludzie tracą, wszystko będzie. Skąd tu liga, to za rzeczy, wszystko to logice przeczy. Niby system tak dba o nas, służba zdrowia obrażona. Ja tu zdrowy jest jak byk, szczepią go i człowiek znikł. Komicznie nie używam rękawiczek, tych pieniądze dłużne liczę. Wciąż nie mogę zachorować, nawet mnie nie boli głowa, nawet mnie nie boli palec, wciąż się czuję doskonale. Nawet mnie nie boli palec, wciąż się czuję doskonale. Brawo! Brawo! Wciąż się czuję doskonale! Brawo! Okej. Teraz też balada patriotyczna. Trzymajmy się bardzo mocno, nie poddawajmy się. Jak trzeba przywalić, dosłownie, tak jak powiedział Wojtek, nie? Bo grozi ten ktoś nam, prawda? Odebrać nam wolność, odebrać nam rodzinę. I trzeba przywalić, to trzeba przywalić prosto w łeb, dokładnie, żeby stracił przytomność na długo. A w końcu, jak się ocknie, to już by się bał podejść. Piosenka się nazywa Byle nam starczyło życia. Thank you.
słów, mamy serca, aby zmienić te historii dla Polaków, dla narodu, dla ludzkości i dla świata, dla wolności bez wyjątku. Pora mi opadła szmata. Tyle nam straciło życia, tyle nie zabrakło chęci, tyle świat się opamiętał, tyle nie cierpiały dzieci. Aby znikły z twarzy maski, aby ludzie się budzili, aby system nas nie ranił, aby nam straciło siły. Kochani, pamiętajcie, bardzo ważna rzecz. Jak pójdziecie później do domów, nie? To pamiętajcie, nigdy się nie dzielcie. Nigdy. Bądźcie razem. Bo wtedy jest ogromna siła. Popatrzcie, jak te globalistyczne siły, te satanistyczne, bo tak to trzeba nazwać, to są sataniści, jak oni nas chcą rozdzielić, rozatomizować, po prostu podzielić o tak, żeby nawet rodzin w ogóle nie było, bo człowiek w pojedynku jest koniec śmierci, słaby. Nigdy się nie dzielcie, bądźcie razem, bo w jedności jest siła. Ja przyglądam się ludziom w Polsce też przez ostatnie 2 lata i ja widzę, że są tarcia, właśnie kłótnie. My musimy się złączyć, może potrzeba troszeczkę więcej czasu, nie, ale my musimy być razem, bo Polska jest narodem, jednym wielkim narodem i musi pozostać jak jeden wielki naród. Polacy, Słowianie, bracia Słowian, Rosjan, trzymajmy się tego, dobrze? A teraz tak, piosenka bardziej taka uniwersalna, niekoniecznie nawiązująca do tego okresu covidowego. Idą owce, idą, bo w każdej epoce były owce, prawda? I tutaj też są, jak widać, nie? No, nie wszyscy nauczyli się historii. Idą owce, idą, lecz nie wiedzą po co, stojąc nad przepaścią przed ostatnią mocą. Idą owce, idą, wiernie wyższym racją, tylko w tym kielichu staje się kolacją. Idą owce, idą, pokój z nich idą, patrzą sobie w zadki, a na wąsach szmatki. Idą owce, idą, synek sobie szydą, a na wolnych łyną, przypinają z łatki. Hey! I'm
Dziękuję! Mateusz, Agnieszka, chodźcie tutaj bliżej. Was jest na pewno więcej, nie? Ale tyle byłem w stanie tutaj zaprosić. Teraz zdejmę tu. Właśnie chciałem powiedzieć, że to są młodzi ludzie bardzo, które towarzyszą mi, nam też od początku całej tej korona histerii. A powiem wam tak, dla mnie, bo ja jestem trzy razy może starszy od Mateusza czy od Agnieszki, prawda? Wszyscy mi mówią, że nie przesadzaj, ale tak, ale prawda jest jedna, nie? Więc bardzo wam dziękuję, młodzi ludzie w ogóle, nie, że podpisaliście się refleksem, że nie zostaliście w domach z tymi swoimi urządzeniami gdzieś tam, prawda, schowaliście w tej cyfrowej rzeczywistości, prawda? A jak trzeba się zaszczepić, to poszliście się zaszczepili. Nie, powiedzieliście nie, bo dlatego, że mieliście na tyle refleksu, mądrości wrodzonej prawdopodobnie. Mądrość się nabywa w trakcie, podczas rodzenia. Dokładnie. Bo inteligencję można nabyć, prawda? A mądrość jest wrodzona. A refleksu, mądrości, odwagi, szukanie prawdy. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że takich młodych ludzi jest więcej i oni do nas się dołączą najwyższy czas, bo lepiej nie będzie. Lepiej nie będzie. Będzie tylko gorzej. Bo my potrzebujemy więcej ludzi, młodych ludzi i policjantów też, bo ostatnio oni właśnie wyszli na demonstrację kilka dni temu, a dwa lata temu nas, co oni z nami robili? Ganiali, bo im się wydawało, że to przyjdzie zaraz i wszystko, wszyscy wrócą, wszystko wróci na swoje miejsce. Nie wrócimy, będzie tylko gorzej. Pamiętajcie, bo tych ludzi nie uzdrowimy. Nie ma demokracji, jak ktoś mówi, demokrację można wyleczyć albo demokracja... Nie, to już nie jest demokracja. To już nie jest demokracja. Po prostu trzeba ten system całkowicie wydrzeć jak taką trawę, która nie jest potrzebna nikomu, prawda? Chwast, dokładnie. Koniec, to się popsuło, to się zdegenerowało, zniszczyło się. My musimy budować nowy świat, po prostu, koniec. I nie ma tutaj, nie ma czego tutaj ratować. I to są właśnie młodzi duchem, wiekiem i młodzi duchem ludzie, którzy właśnie są gotowi budować nowy świat. Bo trzeba budować nowy świat. Okej, ja zagram nową piosenkę, którą... Kiedy ja, Agnieszka, ją wydałem? 3 dni temu, nie. Chyba, bo na razie jeszcze nikt o tym nie wie o tej piosence. Ona będzie zamykała płytę z tymi moimi piosenkami. Płyta, premiera płyty jest... Zostańcie. Pod koniec listopada tytuł płyty stawką jest Wolność. I to jest ostatni kawałek, który zamyka całą listę utworów. Piosenka nazywa się Nie mów mi, że nic nie możesz. Piosenkę dedykuję dla wszystkich ludzi pozytywnie nastawionych do życia, gotowych do walki. Nie mów mi, że nic nie możesz. Idziemy. Możliwe, tych słów nie rozumiem. A pragnienie ciągle żywe, nie szybują strunem. Nie mówiłbym zrezygnował, bo wysiłek na nic. Zbyt gorąca moja głowa, istotnie rani. Nie mówił, że nic nie możesz, bo możemy wszystko. Ty i ja to życie złożyć, aby zrobić przyszłość. Nie mówił, że żyć nie warto, nie ma sensu życie. Wypełnijmy pustkę martwą, nasze serca bicie. Nie mówi to niemożliwe, bo to słowa łyżki. Jeszcze tylko coś dzisiaj powiem, aby zbudzić wszystkich. Nie mówi, że przyszłość świata w gwiazdach zapisana. Kiedy chcę, to mogę latać, bo nie latać drama. Nie mówi, że nic nie możesz, bo możemy wszystko. Ty i ja do życia wzorzec, aby zrobić przyszłość. Nie mówi, że żyć nie warto, nie ma sensu życie. Wypełnimy pustkę martwą, naszym serca bicie. Nie mówi, że nic nie możesz, bo możemy wszystko. Ty i ja do życia wzorzec, aby zrobić przyszłość. Nie mówi, że żyć nie warto, nie ma sensu życie. Wypełnimy pustkę martwą, naszym serca bicie. Dyskoteka!
pesymistą, pesymista tracisz wszystko. Tracisz życie, tracisz siebie, tracisz bliskie, by cię mieli. Kiedy nic nie zrobisz teraz, to ludzki duch zamiera. Zapłacimy za to wszyscy, ci dalecy i ci bliscy. Na razie kochani, to jest już wszystko. Na dzisiaj ode mnie do zobaczenia.